Druchny i Druchowie czuwaj, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Znajdujemy się w Alwerni, obok klasztoru Ojców Franciszkanów. Alwernia to miejscowość położona pomiędzy Chrzanowem a Krakowem, można powiedzieć, na pograniczu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Tak jak wspomniałem, znajduje się tutaj klasztor Ojców Franciszkanów, założony tutaj w XVII wieku. I jak nie trudno się domyślić, patronem dzisiejszych rozważań. Tym, który będzie naszym przewodnikiem, jest właśnie założyciel tego zakonu, a więc Święty Franciszek z Asyżu. Zanim jednak przejdziemy do jego życia, zanim przejdziemy do jego myśli i do jego nauki, chciałbym, abyśmy odczytali fragment słowa Bożego, tym razem z Ewangelii według Świętego Mateusza. Jest to fragment z rozdziału siódmego. Jezus powiedział: „Nie sądźcie, abyście nie zostali osądzeni”. Jaki bowiem wydajecie wyrok, taki i na was wydadzą. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Dlaczego widzisz dźbło w oku swego brata, a belki we własnym nie zauważasz? Albo jak powiesz swemu bratu, pozwól, że wyjmę z twego oka źdźbło, skoro belka tkwi w twoim oku? Obudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swojego oka, a wtedy przejrzysz i będziesz mógł wyjąć źdźbło, z oka twego brata. Tyle Ewangelia. Drukny i druchowie. święty Franciszek z Asyżu, żył w centralnych Włoszech, bo tam znajduje się miejscowość Asyż, w XIII wieku. Był, można powiedzieć, takim bardzo luzacko żyjącym rycerzem, dlatego przylgnęło do niego określenie Francesco, bo tak naprawdę nazywał się Jan Bernardone. Francesco, czyli Francuzik, człowiek, który prowadził taki, można powiedzieć, hulaszczy styl życia. Dopiero kiedy odniósł kontuzję, odniósł ranę podczas jednej z bitew, przeżywał rekonwalescencję i na dodatek dostał się do niewoli, przeżył nawrócenie i postanowił zrezygnować ze wszystkiego, co ma i odnowić swoje życie w duchu ubóstwa. W tamtych czasach, a więc w XIII wieku, Taka postawa była kościołowi bardzo potrzebna. Kościół przeżywał w Europie, można powiedzieć, poważny kryzys. I taka postawa ubogich braci, którą reprezentowali uczniowie świętego Franciszka, a więc Franciszkanie, była postawą, która w tamtym czasie bardzo przydała się, w tym sensie, że dawała świadectwo autentycznych ewangelicznych wartości tym wszystkim ludziom, którzy raz czy drugi byli może zgorszeni. Działaniami niektórych ludzi kościoła. Święty Franciszek z Asyżu na pewno przyczynił się swoją działalnością do odnowienia całej wspólnoty kościoła. Jest taka legenda, która mówi, że papież, który w tym czasie odbywał swój pontyfikat, nie chciał zatwierdzać już nowych zgromadzeń zakonnych ani nowych zakonów. Jednak we śnie pojawił się taki ubogo ubrany człowiek we śnie oczywiście papieża który stawiał na nogi przewracającą się bazylikę świętego Jana na Lateranie, czyli główny kościół świata, katedrę papieską. Jakież było zdziwienie Ojca Świętego, jakie było zdziwienie papieża, kiedy na drugi dzień ten właśnie człowiek z jego snu pojawił się przed nim i poprosił o zatwierdzenie jego reguły zakonnej. Tym człowiekiem był właśnie święty Franciszek z Asyżu. Nam dzisiaj święty Franciszek kojarzy się przede wszystkim z ekologią, z ochroną środowiska. Mówi się, że jest rzeczywiście patronem tych wszystkich, którzy troszczą się o środowisko naturalne. To jest prawda, ale bardzo często robi się z niego takiego słodkiego, delikatnego człowieka. Podczas gdy święty Franciszek z Asyżu potrafił być człowiekiem twardym, potrafił być ascetą i, jeżeli trzeba, potrafił bardzo surowo i konkretnie upomnieć. Druchny i druchowie. Zawołaniem świętego Franciszka były słowa pokój i dobro. I myślę, że te słowa bardzo pasują do tej dzisiejszej Ewangelii, której przed chwilą wysłuchaliśmy: Pokój i dobro. Trzeba mieć pokój w swoim sercu, a dobrem obdarzać drugiego człowieka, i jednocześnie widzieć dobro w drugim człowieku. Ta dzisiejsza Ewangelia mówiła o tym, że bardzo często skupiamy się na tym, co niewłaściwe, na tym, co złe. W drugim człowieku i w otaczającej nas rzeczywistości. Podczas gdy już prorocy w Starym Testamencie mówili: Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli, a Pan Bóg będzie z wami. Szukajcie dobra, bo Ewangelia to jest dobra nowina. Jesteśmy w jakiś sposób, można powiedzieć, troszeczkę ułomni, bo gdzieś ta nasza ludzka natura bardziej dostrzega w drugim człowieku. I w tej rzeczywistości, która nas otacza, zło. Wystarczy popatrzeć do pierwszej lepszej gazety, do pierwszego lepszego czasopisma, albo na pierwszą lepszą stronę internetową, aby zobaczyć, ile jest tam wiadomości, które mówią o ludzkich nieszczęściach, o trudnych sytuacjach, o tym co złe, a ile jest takich wiadomości, które dają ludziom nadzieję, które mówią o czymś, co jest radosne, wesołe, przyjazne, po prostu dobre. I tak jest często również z naszym sercem. Niestety łatwiej dostrzegamy to, co złe, łatwiej dostrzegamy to, co niewłaściwe, a trudniej nam jest dostrzec dobro, także w drugim człowieku. Święty Franciszek mówił: Nie, staraj się skupić na tym, co dobre, i staraj się w drugim człowieku dostrzegać to, co dobre, a wtedy zobaczysz, że relacje z drugim człowiekiem, nawet jeżeli dotychczas były wrogie, na pewno się zmienią. Nie jest sztuką walczyć. Chociaż niektórzy mówią, że walka to naprawdę dziedzina, którą trzeba bardzo głęboko zgłębiać. Niemniej jednak, większą sztuką jest zachować pokój serca, i z dużo większą sztuką jest umieć dostrzegać dobro wokół siebie i na tym co dobre budować. Taka jest Duchny i druchowie nauka Świętego Franciszka, taka jest nauka wypływająca z dzisiejszej Ewangelii, i na podstawie tej nauki chciałem was zaprosić. Do konkretnego zadania, do wykonania konkretnego zadania związanego z tą nauką. Mianowicie, podczas dzisiejszej wieczornej modlitwy, podczas dzisiejszego wieczornego rachunku sumienia, spróbujcie znaleźć 10 dobrych rzeczy, które Was spotkały podczas tego dzisiejszego dnia. Oczywiście, tak jak każde zadanie, może być ono rozciągnięte nawet na następne dni. Spróbujcie znaleźć 10 dobrych rzeczy i podziękować za nie Panu Bogu, albo może drugiemu człowiekowi. 10 dobrych rzeczy, które Was spotkały tego dnia. Zobaczycie sami, czy jest to zadanie łatwe, czy jest to zadanie trudne. Ja obstawiam, że bardzo łatwo jest dojść do 5, 6, może 7 rzeczy, a znaleźć kolejne 3 zajmie to Wam pewnie kolejne długie minuty. Spróbujcie, warto. Pokój i dobro. Mieć pokój w swoim sercu, obdarzać dobrem drugiego człowieka, ale dostrzegać także w tym drugim człowieku i w tym wszystkim, co nas otacza, przede wszystkim to, co dobre. Bo Ewangelia jest dobrą nowiną. Duchny i druchowie tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze rozważanie. Przypominam, znajdujemy się w Alverni, tak gwoli takich ciekawostek historycznych. W tym klasztorze przez pewien czas ukrywał się. Rotmistrz Witold Pilecki, kiedy uciekł z Auschwitz. Myślę, że tę postać każda i każdy z Was doskonale zna. Tym bardziej jeszcze raz zapraszam do nawiedzenia tego klasztoru wtedy, kiedy Wasze wędrówki harcerskie będą gdzieś przebiegały obok. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czuwaj!